przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. W Ewangelii Mateuszowej w 19 rozdziale czytamy to, że Jezus otoczony jest gromadą dzieci, które lgną do Niego. To On jest tym, który często pojawia się i jest nam bardzo bliski. Pan pragnie, by dzieci doświadczały Jego bliskości, miłości, co podnosi, co daje choćby poczucie bezpieczeństwa. Chrzest niemowląt, tak powszechny w Kościele, ujawnia prawdę, że Bóg ukochał nas pierwszy i bez żadnych naszych zasług. Dorosły człowiek ma zwykle poczucie, że to on szuka Boga. Dopiero kiedy go znajdzie, zaczyna rozumieć, iż w gruncie rzeczy Bóg szukał go pierwszy. U dzieci widać to bardzo jasno. Chrzest, ten dar rzeczywistej przyjaźni z Bogiem, włączenia w Boga, jest udzielany po prostu dlatego, że się urodziło i że ma chrześcijańskich rodziców, którzy proszą o chrzest. A ten sakrament jest darmo daną łaską. To współgra ze słowem Jezusa: nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie. Tu nie tylko chodzi o łaskę chrztu, ale też o to, by ludzie dorośli, a zwłaszcza rodzice, nie utrudniali dzieciom rozwoju religijnego. Płytka wiara rodziców nie pomaga dziecku w tym, żeby zbliżyło się do Pana Boga, żeby się z Nim zaprzyjaźniło. Brak modlitwy w domu rodzinnym, luźny związek z Kościołem, opuszczanie niedzielnej mszy świętej – to zawsze negatywnie odbija się na religijnym rozwoju dziecka. I faktycznie możemy wtedy pomyśleć, że tacy rodzice niestety przeszkadzają swym dzieciom przyjść do Jezusa, rozwinąć się w łasce wiary. Nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie, mówi Pan. Matko Najświętsza, nasz różaniec z Tobą dziś to dar żywej modlitwy za katolickie rodziny, za wierzących, co zamiast być świadkami wiary w swych domach, stają się antyświadectwem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.